na następnej prezentacji modu. To witam was. Na wstępie chciałem właśnie wam powiedzieć, że tak jak mówiłem, że w środę i w niedzielę będą takie bardzo dobre filmiki, lepsze takie, z moim głosem, z dubbingiem. I od razu chciałem was przeprosić, jak będą takie uderzenia w mikrofon, takiego dźwięku, bo kupiłem, kurczę, właśnie słuchawki z mikrofonem i nie wiem co jest, czy jakiś sterownik, czy co, ale powinno być spoko, takie, jak będą takie uderzenia właśnie dźwięku, takie szumy, to was przepraszam, ale powinno być dobrze. I oto jesteśmy na naszej farmie. Wiadomo, podstawowym sprzętem do koszenia trawy jest kosiarka z przodu, ciągnik większej mocy taki i przyczepka samozbierająca, ale możemy ją zastąpić lepszym sprzętem, tak jak Big Krone L500. Dosyć potężna maszynka, chociaż szerokość robocza jest zbyt mała, ale moim zdaniem jest wystarczająca. Zobaczmy sobie ją w sklepie, oczywiście w modach. Krone Big L500 kosztuje 150 tysięcy euro. Koszt utrzymania na dzień to jest 156 euro. Pojemność 100 tysięcy litrów. Szerokość robocza 5 metrów. I użytkowanie po prostu kosiarka. Rodzaje roślin wiadomo do trawy. To zobaczymy, jak wygląda ona w środku może. Oczywiście ona zawiera podstawowy skrypt. Światła działają, wszystko działa, koguciki, kierunkowskazy, wszystko działa. Wyłączę może chudy, rozłożymy sobie ją, odpalimy. Pozwólcie, że włączę chudy jeszcze i zobaczymy, że ona będzie teraz wspierała w prawym dolnym rogu. Widzimy, że podziała pięknie. Ono naprawdę znacznie nam przyspieszy proces robienia kiszonki, bo tak to ona od razu zbiera i ma bardzo dużą pojemność. Polecam bardzo ten mod. Kosimy sobie trawę, potem po prostu wyładowujemy biogazie, na biogazowni i z chlebów po prostu robimy kiszoneczkę sobie. Teraz pokażę, jak to zrobić. Oczywiście, jak ktoś by nie wiedział, to wiadomo, że na pewno każdy z nas wie, z trawy można kiszonkę robić. To nie muszę tutaj mówić. I tak sobie oto właśnie dojedziemy do biogazowni i zobaczymy, ile nam zbiera. A żeby was nie zamęczać, po prostu zapauzuję. Jeszcze jedziemy. No i już jesteśmy na biogazowni. Jak tutaj widać, mam już trochę trawki. Trawki już mam w biogazowni. Bez skojarzeń. Dobra. I teraz sobie ją po prostu, jak widać, tutaj mamy trochę, nam się zbierało. Po prostu sobie wyładujemy. Ładnie wyładuję. Polecam wam ten modzik, bardzo przydatny w czasie robienia kiszonki. Z mojej strony byłoby to wszystko, widzimy się w kolejnej prezentacji modu. Pozdrawiam was, subskrybujcie, komentujcie, cześć wam. A na końcu mały sucharek. Witam was widzowie, z tej strony LifeFox. Teraz sobie trochę pogramy Farming Simulator. Uruchamiamy go sobie. No co jest? No tak. Co? Masakra! Wiedziałem, że przesadzam z tymi krowami, ty. Ale jaja. A tak chciałem mieć dużo oborniku. No, pięknie.